Zaczynamy telefony, tylko wezmę Bronxa i tam. 15 po, widzowie, zaraz idziemy na telefony. W ogóle dzisiaj nie musiałem się o łapki w górze prosić, tak dojebaliście. Pędzący gwizdek. O, teraz 50 dobrze, złotych. O, słyszymy pani teraz dobrze? Siema, Puzon, szeroko uśmiechnięta, tak, twarz brak lajków. W ostatnim czasie było karygodne, ale łap tu na świątecznego browara Bożego szeroko uśmiechnięta, twarz o roześmianych oczach kufel piwa. Tak, czekam też na kolejne iPhone vlogi, telefon komórkowy. Chciałby pan przyjść, może jutro? Jutro po choinkę? No, chciałby pan zobaczyć tą choinkę? Znaczy, ja bym chciał się dowiedzieć właśnie, jakby, czy ta choinka jest ogólnie cała, że dobra, jest wszystko tam, z nią jest okej? Okay? Nie śmierdzi? Tak, dobra jest. Nie, myśmy może te dwa razy ją ubierali tylko. Bo ona jest po prostu taka duża, że nam tyle miejsca zajmowała w tym pokoju. A. Nie dawaliśmy rady. A tu mam właśnie, co do tej choinki, to mam właśnie taką jedną obiekcję, że, bo widzę, że tutaj jakby pani twarz jest zamazana na tej choince. Znaczy to jest córka to jest. A właśnie, bo to jest, ta córka to jest bombka taka, czy co to jest? Bo tak... To znaczy tam są dwa zdjęcia, jedno zdjęcie jest... Ale nie, bo tu jest... Pierwsze zdjęcie jest takie, że jest choinka i to jakaś taka kobieta zamazana. No to zamazaliśmy po prostu, żeby osoby nie było widać. A to jest bombka, czy co to jest? Nie, to jest postać, no. Ale to jest prawdziwa postać, czy to jest taka bombka duża? Tak, nie, to córka jest, osoba tam jest na tym zdjęciu, tylko po prostu twarz jest zamazana. A, czyli to jest człowiek, to nie jest jakby bombka do zestawu? Nie, to jest człowiek. A. Osoba to jest. Aha, no bo ja myślałem, że to jest z kartonu, czy coś takiego. Nie. A. To po prostu nie mieliśmy innego zdjęcia i takie po prostu, takie ubrane nie mieliśmy choinki. A. No dobra, no to ogólnie byłbym zainteresowany, no tylko powiem pani, czy pan w niedzielę by pani była w domu? Tak, będę w domu. Tak? I to jest na 100% wszystko nie śmierdzi, bo cały czas mi dziewczyna mówi, spytaj się, czy nie śmierdzi. No ja mówię, że raczej nie śmierdzi. Nie. No dobra. Znaczy ona jest taka gruba, puszysta, no gałęzie ma takie bardzo grube, nie takie cienki, tylko... Nie jest cieniowana, tylko jest taka, bo kiedyś takie były puszyste, takie cieniowane, ale ta jest po prostu cała zielona. A, no to ja mogę, zaraz dam dziewczynę do telefonu, bo jak mi nie wierzy czy coś, to my możemy w niedzielę ją odebrać w zasadzie, nie? No dobrze, zapraszam. Poczekaj pani chwilę, no to chodź pogadać z panią się dopytasz tą choinkę. No. Bo jak ona nie wierzy, no to niech sama się dopyta, my możemy odebrać. No dobrze. No dobrze. Halo? No już. Halo? Moment. Dobrze. Kurwa, jak teraz nie odbierze i będzie poczta głosowa, to pizda. Halo? Halo? Tak, słucham? Słucham? No słucham. O, ktoś tu się połączył źle, myślę. Dużo pani się lubiło? Nie, ktoś mnie przełączył do kogoś innego. Nie. No nic, przepraszam, rozłączę się, dobrze? No, ja słyszę cały czas. Tak, słyszę pan, ale jakiś inny pan mi się tam odzywa. To jest jakiś pan na linii? Nie córka. Tak, jest jakiś pan. Nie córka, tylko jakiś pan. No, halo, tu ktoś jest na linii? No halo, tu mam. Może się już, no jest jakiś pan. No, bo tu jakiś pan, bo ja córkę tutaj pani daje do telefonu w sprawie choinki. No i właśnie już idzie, nie wiem. No słucham. No to nie. No słucham, no w stronę choinki, tak? Może się rozłączymy, znaczy, dobrze? I jeszcze raz. Dobrze, ja podam pani po prostu córkę, a ten pan niech się rozłączy, o. Halo? No halo? Tak, no witam. Ja chciałam z córką rozmawiać tego pana. O! Halo? Ale o co chodzi w ogóle? Halo? No ja jestem cały czas. No to słucham, o co chodzi? No w sprawie choinki dzwonię. Aha, no to słucham. No bo tutaj, nie wiem, ktoś jeszcze tam słyszałem, że ktoś tam... Słucham.
No, nie, no bo ktoś tam. Nie, no, bo po prostu. Tle tam mówił. A, no bo ja chcę dziewczynę dać, bo po prostu chcę. Moja dziewczyna chce choinkę, a ja miałem tylko zadzwonić. I po prostu moja dziewczyna się z panem dogaduje na temat tej choinki. Aha, rozumiem. No. No to. Ale. To mogę podać no. dziewczynę? Tak, tak. Dobra. Emilio! Chodź, z panem pogadę. Słucham. Halo, no, pani w sprawie choinki, tak? Tak. No to proszę, co pani chciała? Się dowiedzieć coś, czy coś? Ale ja do pana dzwoniłam, nie? Nie, no ale to pani chłopak dzwoni, że pani chce w sprawie choinki rozmawiać. No nie, to chyba pomyłka. A no tak, pomyłka, no to. No nie, to nie jest pomyłka, no. Ja już nie rozumiem, bo pan sprzedaje tą choinkę, czy nie? No ja sprzedaję, no ale no to o co chodzi, no bo ja nie rozumiem. No bo pan dziewczynie mówi, że przez telefon dziewczynie pan mówi, że pomyłka, a mi mówi, że to nie jest pomyłka, dlatego już sami nie wiemy, czy to jest pomyłka, czy nie. No ale to pana dziewczyna mówi, że nie chce kupować choinki, no to o co chodzi? Nie, że chce kupować choinkę, tylko że myślała, że pan sobie jaja robi. No skąd? No jak jest wystawiona choinka, tak samo jaja robić, no przecież. Ale dobrze się dozwiedzieliśmy, sztuczna choinka? No tak, tak. No dobra, jeszcze raz ją zawołam. Chodź, pan mówi, że ma tą choinkę, tylko żeby się normalnie z niej gadała. Poczeka pan chwilę, już. Oczywiście. Halo? 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 No, ja panią słyszę. No, słucham. Pani z sprawie choinki dzwoni, tak? Słucham? Pani w sprawie choinki dzwoni? Jakaś pomyłka. Słyszy mnie pani? Halo? No, słyszy mnie pani? Tak, słyszę. No, no, mój brat dzwoni w sprawie choinki. Tutaj moja siostra wcześniej dzwoniła. Dodzwoniliśmy się w sprawie choinki, bo tutaj nie wiadomo, o co chodzi teraz. Tak, dokładnie. A, no bo to pan dzwoni, nie ja w sprawie choinki. No bo źle żeśmy się zrozumieli. A, bo źle żeśmy się. Dobra, no to nie. Tak, źle pan powiedział. No, bo jesteśmy tam jakby zainteresowani. Powiem pani tak, tam nie śmierdzi ta choinka, wszystko w miarę okej? Okay? Nie, absolutnie, wie pan. Ona była zapakowana, ona była tylko raz ubrana na jeden rok. A. I to wszystko. A. No. Czyli tak. Nie, ona w garażu leżała cały czas, także. A, no to okej. Okay. Była zapakowana i. Mhm. A, jak ja bym dał tutaj właśnie dziewczynę do telefonu, żeby pani się z nim dogadała, bo ja. Bardzo proszę. Tak? Już mam. Dobrze. Sandra, chodź pani się połączyła w sprawie tej choinki. Moment. Dobrze. Kurwa, żeby nie było poczty głosowej. O! Kurwa, pieje jak kogut. Zdrowie widzowie, teraz dopiero czuję tę swobodę, nikt mi nie przeszkadza. Teraz możemy telefonować. Tylko żeby nie było poczty głosowej. Kurwa, nikt nie odbiera. Bo jest późno, nie? 22, no ale kurde. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość. Nie, ja jestem. Słyszy mnie pani? Ja jestem. Słyszy mnie pani? Halo. Kurwa, widzicie, poczta głosowa się wyjebała. A, szkoda. Dobry wieczór. Dobrze, że do pani się dodzwoniłem. Wiem, że tak późno dzwonię, ale chciałem się dodzwonić po to... No, chciałem się dodzwonić po to ogłoszenie. Przepraszam, że tak późno. No i co, chce pan ją, tą walkę? Tak. Jest pan zainteresowany? Tak, ja jestem zainteresowany. Powiem pani tak szczerze, bo to jest z demontażu, czy skąd ta umywalka jest? Źródło z demontażu, tak. Ja wymieniałam tą umywalkę u siebie w domu. Powiem pani szczerze, że tam jakieś ona jest zagrzybiona, czy ona jest taka w dobrym stanie, że jeszcze można ją podłączyć na przykład w łazience, czy w kuchni?
Ale tak szczerze, tak szczerze, tak no, szczerze. Proszę, no, proszę pana, w kuchni to nie, bo to jest umywalka albo do bucetu, albo do łazienki. Powiem pani teraz tak, żeby pani się ze mnie śmiała, bo ludzie się śmieją z ludzi, którzy chcą coś za darmo, ale ja powiem pani szczerze, ja nawet za darmo tego nie wezmę, tylko pani jakąś czekoladę kupię, tak? Nie musi pan kupować, bo ja po prostu, mi jest ona niepotrzebna, ona leży już u mnie dłuższy czas na balkonie, więc ja już chciałam się jej pozbyć. Nie dawałam ogłoszenia, bo miałam wynieść na śmietnik, ale pomyślałam sobie, że komuś się może przydać. Właśnie, dlatego dążę do tego, żeby pani się ze mnie śmiała. Ja nie chcę jej używać jako umywalki, nawet właśnie tak jak pani mówi, że do łazienki coś. Ja chcę zrobić sobie to, żeby to było moim pisuarem, żeby tam, wie pani, najść czas i na przykład o to chodzi. Żeby to pani nie uraziło, bo ja wiem, że ludzie się przywiązują jakby do rzeczy takich, którymi mieszkali. I właśnie, bo to jest fajny kształt, żeby właśnie na pisuar przerobić. To też by się nadawało? Wie pan co? Ja mam takie pytanie do pana. No? Czy pan to mówi poważnie, czy pan sobie jaja robi? Ja dziękuję panu bardzo za telefon i pan sobie poszuka innego ogłoszenia. No właśnie, bo wydaje mi się, że pan jest zainteresowany, już pani mówię, a interesuje pana rozmowa. Już pani mówię, ja tak myślałem, że pani pomyśli, że to są jaja. Tak, to pana komputer? Tak. Chciałbym grać tam różne pozycje komputerowe na tej jakby komputerze. Mógłby pan powiedzieć, czy pójdzie? No to zależy co, drugi panie, bo to jest, no wie pan, no XPEG, nie? A XPEG już nie ma wsparcia. Także właśnie, jaki tam jest, system operacyjny? Tam jest XP, no tak, w opisie zresztą. Powiem pan tak. Chodzi mi o takie gry jak na przykład, no nie wiem, The Sims, The Sims 1 może być, The Sims Prawdziwe Życie, albo czy tam Zwierzęta, no. No, to pójdzie tam nowe te Simsy tam na tym chodziły, także myślę, że to nie będzie tym problemu, nie? Kolejna gierka, która mnie interesuje, to jest GTA Vice City, coś tam Vice City, Lady Punk, coś taka gra. No jeżeli sama gra jest wystarczająca pod XP-ka, to nie ma problemu, no to tak, no, grafika tutaj i ramy to pozwolą, nie? Tylko no pytanie, czy sama gra jest tutaj kompatybilna, no bo nie jestem w stanie panu powiedzieć tutaj, czy gry są kompatybilne z systemem, nie? No bo to wiadomo, nie? A na przykład taka, a dobra, no tak szczerze, no, na przykład jakby na przykład tam zainstalował taki program jak Winamp albo Alplayer, to tam będzie muzyka działała i filmy będą chodzić? Tak, oczywiście tam jest wszystko, co do tego to jest ustawione, tam są tylko dane wyczyszczone, tylko zdjęcia, tam inne pliki takie prywatne, że tak powiem, są wyczyszczone. Wszystkie pliki typu tam do odtwarzania muzyki i filmów i takie tego typu rzeczy są zostawione, można od razu podłączać, działać. A na przykład Counter Strike, bo tu mi podpowiada też brat, Counter Strike, globalna ofensywa, pójdzie na tym? Drogi panie, naprawdę nie wiem, no ja nie znam się na grach, ale, nie wiem jakie wymagają parametry i tak dalej. Jeżeli to są gry, przepraszam, jeżeli to są gry tam do... Krzychu CSGA, 5 zł. Mariza je w salto. Powiedzmy tak, 8 lat do tyłu, to na pewno pójdą. Przepraszam. To nie ma problemu. No. A przepraszam, mogę zapytać, bo tutaj ile pan ma lat teraz? 40 lat. A, 40. I pan użytkował ten komputer, tak? Znaczy, no to był córka, mój był wcześniej, później córka dostała, teraz dostała laptopa i... A mam pytanie takie też tutaj do pana, bo tutaj dziewczyna mi podpowiada, to z moim młodszym bratem, a pójdzie na przykład na tym komputerze taki film Final Destination, czyli Oszukać Przeznaczenie? Czy się... No filmy? Nie, bo tu tytuł podaję panu. Final Destination. I Buda z gwinta. Oszukać Przeznaczenie. Dopita drinka i zapita. Filmy pan mówi, tak? Film, no. No to film pan każdy otworzy, no to nie ma najmniejszego problemu, jaki to pan nie wymyślił, film każdy otworzy. A, bo tu jeszcze mi właśnie podpowiadałem, że na przykład albo Piła film też pójdzie? Piła, SAF się nazywa po angielsku. Każdy jeden film, jaki sobie pan nie wymyśli, to otworzy, to nie ma najmniejszego problemu. Czy to z napędu DVD, czy z pendrive'a, czy z sieci, to nie ma najmniejszego problemu. A to ma wbudowanego Bluetooth?
Nie, Bluetooth nie ma. A ten ma wbudowany na przykład tam jakiś ten, jakiś USB, coś tam, lifehack, coś tam tego? Nie wiem, nie znam się tak za bardzo. USB są dwa z przodu, no. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, cztery z tyłu, albo pięć nawet jest. Nie USB, także można podłączyć. A wbudowane głośniki ma komputer? Nie, no głośników nie, no w komputery stacjonarne nie mają wbudowanych głośników. A chłodzenie jakieś jest, jakie tam, Chłodzenie jest dobre, dwa wentylatory, jeden sterowany z wyświetlacza, tak jak jest w opisie. Załącza się przy 30 stopniach temperatury, 30 stopni osiąga i się załącza wentylator, także nie przegrzewa się. A tak, także, no, tutaj... poczekaj pan chwilę, no. Wyjdźcie na chwilę z pokoju. No weź iść na chwilę do kuchni z nim. No dobra, no. Zaraz przyjdę. Dobra, jestem. Tak szczerze, słyszy mnie pan? Tak. Tam jakiś, jakbym sobie włączył na przykład, tam nie wiem, no, tam też nie chcę być taki ten, a tam na przykład porntubę, tam jakieś, wie pan? No wie pan, no, że Pornhub. Ale czy pan w ogóle się zna na komputerach, na obsłudze komputera? Znaczy ja tylko muszę, żeby myszka działała i żebym się klikał tam. No, no to nie, to no. No to trzeba najpierw zainstalować programy, odpowiednie. Ale nie. Tak nie, tak. To będzie działać, no. Ale tak szczerze, że wie pan, czy będzie działać, nie? No oczywiście to będzie działać, dlaczego nie będzie działać? I normalnie dziewczyna będzie loda robiła chłopakowi na filmiku? Tak. Nie no, bo nie, szczerze powie pan, normalnie tak, że se włączę na przykład, piszę se blow job coming i normalnie tam na przykład dziewczyna będzie loda robiła czy coś. Dobra, wie pan co? No nie, no bo ja nie wiem, tak się nie znam za bardzo na komputerach, bo mam filmy tylko w formacie RMVB na DVD RW i nie wiem. Nie. Jest pan zainteresowany kupcem, czy ta rozmowa nie zainteresowała? Nie, no, ja jestem zainteresowany, tylko tak szczerze, no, będzie działać to wszystko, co o czym gadaliśmy, tam Simsy. Wszystko będzie działać. No. Jakby nie działało, to bym nie wystawiał, nie sprzedawał, tylko wrócił do śmieci. A, no dobra, no to jestem zainteresowany. Pogadam jeszcze tutaj z dziewczyną, czy ona też będzie zainteresowana. I ja, możemy od pana wziąć za tą nawet cenę, co pan wystawił bez negocjacji. Dobrze. To jutro zapraszam na telefon i się dogadamy dobrze, tak? Bo a, dobra, a tu jeszcze mi ten, gada ojciec, dorzuci pan jakiegoś antywirusa do tego? Antywirus jest grany, także. A jaki? Zdaje się, że Avast, nie pamiętam w tej momencie. Avatar? No ale chyba Avast, no, Avatar? Na pewno. Jaki Avatar? Avast. Avast, no. A system to jest ten, Winsta, czy jak tam? Windows XP. Windows jest XP jak coś, dobra, bo tutaj oni się podpytują mnie. A, jeszcze się pytają mnie, jakie tam są programy wgrane oprócz pasjansa gry internetowe, nie? Co tam, kulki jakieś, ul? Tam... Nie, drogi panie, nie pamiętam, nie wiem, naprawdę. No to, a pan to grał. Istotne. A pan grał kiedyś na komputerze w gry? Nie. A na przykład jakby tam zainstalować grę X-Meni, takie stare w 2D. Na informatyce grałem to 10 lat temu, albo Deluski Jumping, Adamem Małyszem skakałem. Ach, matko boska. Tam będzie normalnie Adam Małysz gierka będzie działać? Że skaczesz Adam, Adam Małysz Deluski Jump, coś takiego? Oczywiście, tylko skąd pan weźmie tą grę? No właśnie, ale nie, dlatego się pytam, muszę to wiedzieć. No. No nie wiem, no wie pan, ja muszę się dopytać, bo ja w komputerach jestem nieobeznany, ja mam jeszcze Nokia 3610i. Tak, tak jest. No. Dobra, to można zadzwonić do pana w sobotę, w niedzielę, kiedy pan odpowiada? Kiedy pan uważa? Tylko nie o tej godzinie, bo już godzinę no wiem, bo już jest późno, przepraszam, no. I co, normalnie dziewczyna na porno się będzie loda robić? Na ekranie komputera?
Bo monitor mam dobry. Dobra, daj pan spokój. Jest pan, jutro dzwoni. No dobra, to zadzwoni jutro, jakby no. Wytrzeźwieje, dobra? No. Dobra, trzymaj się. Ja. Ja.